Saboteur przenosi nas do okupowanego przez hitlerowców Paryża. Główny bohater gry to Irlandczyk Sean, który w akcie zemsty za śmierć najlepszego przyjaciela sabotuje działania najeźdźcy. Chętnie kibicujemy tej walce, bo bohater i paczka jego znajomych z ruchu oporu to barwne postacie, które przykuwają nasze zainteresowanie brawurowym zachowaniem i ciętym językiem. Całości dopełnia oryginalna, czarno-biała stylizacja Paryża. Stworzono zaiste wzorowy klimat dla brutalnej walki z okupantem. Niestety, chociaż zabijanie hitlerowców nigdy się nie starzeje, granie w Saboteur z zabawy szybko przemienia się w przykrą formalność. Rozumiemy, że działania w ruchu oporu były ciężkim kawałkiem chleba, ale to nie powód, by gra na ten temat dręczyła. Szczególnie nużą niekończące się przejażdżki po ulicach Paryża, obfite w przypadkowe stłuczki. Co gorsze, cała gra robi wrażenie, jakby była na siłę wydłużana. Kolejne misje to nie fascynujące wyzwania, tylko kara. Jeśli chcemy poznać całą historię, musimy uzbroić się w dużo cierpliwości. Saboteur miał spory potencjał dzięki bohaterom i klimatowi. Gdyby udało się do tych elementów dobudować pasjonującą rozgrywkę, mielibyśmy świetną produkcję. Zamiast tego jest jedynie poprawnie wykonany przeciętniak.